Stowarzyszenie powstało 20 lat temu, w 1989 roku, jako Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi z Zespołem Downa, utworzone z inicjatywy grupy rodziców właśnie takich dzieci. Później, po jakimś czasie, przekształciło się w Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa, a od 2 lat jesteśmy stowarzyszeniem na tak. Misją stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie we wszystkich dziedzinach życia, na każdym etapie życia, ich rodzinom, jak również zmiana postaw, czy kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Powołaliśmy już w tej chwili 9 placówek, które w ramach stowarzyszenia bezpośrednio pomagają osobom niepełnosprawnym. Te placówki to jest warsztaty terapii zajęciowej Przylesie i Krzemień. Przylesie było pierwszym w Poznaniu utworzonym warsztatem terapii zajęciowej, już też obchodziło 15-lecie. To też jest miejsce rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. W tych naszych warsztatach przygotowywane są już dorosłe osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy zawodowej i przygotowywane są do samodzielności. W ramach tej samodzielności w obu warsztatach jest prowadzona nauka samodzielnego poruszania się. I w warsztatach już sporo osób, większy procent samodzielnie dojeżdża do warsztatu niż jest dowożonych. Osób niepełnosprawnych intelektualnie, czyli tych, które czasami nie piszą, nie czytają, ale mogą się wiele nauczyć, mogą samodzielnie do tego warsztatu dojeżdżać. Prowadzimy również szkołę Zakątek, też dla takich dzieci jak w przedszkolu Orzeszek są, szkołę i gimnazjum. Ta szkoła będzie w tej chwili rozbudowywana. Mamy nadzieję niedługo otrzymać miejsce, lokal na tą szkołę, tak żeby z 22 dzieci, które tam są, móc doprowadzić do liczby około 40 dzieci. Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole jest prowadzona praca indywidualnie. Indywidualna rehabilitacja, indywidualna praca pedagogiczna, psychologiczna z każdym dzieckiem. Prowadzimy również poradnię rozwojową dla dzieci i młodzieży, do której mogą przyjść zarówno rodzice z dziećmi, jak i sami rodzice. I tutaj zespół specjalistów, psychologów, pedagogów, rehabilitantów, logopedów prowadzi z nimi indywidualną terapię, prowadzi wsparcie dla rodziców. Prowadzone są też zajęcia grupowe dla dzieci, jak tańce, jak inne zajęcia, które mogą się odbywać grupowo. Prowadzimy również cały zespół zajęć sportowych, przede wszystkim baseny, nauki pływania dla dzieci i doskonalenia pływania dla już starszych i dorosłych. Środowiskowy dom samopomocy Kamyk. W tym domu środowiskowym, on jest niedawno utworzony, postanowiliśmy zrobić, to jest naszą taką zasadą, robienie czegoś, czego nie ma dla tych osób, które nie znajdują miejsca gdzie indziej. Czyli ten środowiskowy dom samopomocy jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych, takich, które nie mogą pójść do warsztatu, a więc są głębiej upośledzone, mają jakieś sprzężenia, sprzężoną niepełnosprawność. Tam te osoby mogą znaleźć miejsce w tym naszym środowiskowym domu. Powołujemy takie placówki, których nie ma, do których wybieramy osoby najtrudniejsze, takie, które nie znalazłyby gdzie indziej miejsca. Oprócz tego prowadzimy od kilku lat Agencję Zatrudnienia Wspomaganego Bizon. Na początku była ona prowadzona z funduszy unijnych i zapoczątkowała swoją działalność, obecnie z pieniędzy PFRON-owskich. Ta agencja przygotowuje do pracy, przygotowuje pracodawców, wyszukuje pracodawców i doprowadza do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej intelektualnie. W ramach tej placówki znalazło zatrudnienie już jakieś 40 osób na wolnym rynku. Jest sporo pracodawców chętnych zatrudnić takich ludzi. Dlaczego? To są osoby, które sumiennie wykonują swoją pracę, są punktualne, są zadowolone z tego, że pracują,
Pierwsi wychodzą, jak mówi mi jeden pracodawca, ostatni wychodzi. Nie dopytuje się, ile zarobi. Dla niego to nie jest istotne. On jest zadowolony z tego, że jego życie jest tak w miarę normalne. Zwykle te osoby kiepsko się porozumiewają, nie wypowiedzą się, ale te swoje emocje przedstawiają całą swoją osobą. Jak się cieszą, to się cieszą. Jak są zadowoleni i dumni z czegoś, to widać to po nich. Przedszkole specjalne Orzeszek, do którego uczęszczają dzieci zarówno niepełnosprawne intelektualnie, jak i głęboko niepełnosprawne intelektualnie, jak i ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną. Są to więc najtrudniejsze dzieci, takie dzieci, które nie znalazłyby miejsca w innym przedszkolu czy w innym miejscu. Prowadzimy jeszcze galerię. Galeria, która prezentuje i propaguje sztukę osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ta galeria przygotowuje całą serię wernisaży, wyszukuje osoby niepełnosprawne z talentem w domach pomocy społecznej, w różnych warsztatach. Prowadzi też jakieś dla szkół specjalnych jakieś warsztaty. Galeria jest też dowodem na drugie działanie naszego stowarzyszenia, a mianowicie zmiana postaw wobec osób niepełnosprawnych. Chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne intelektualnie to nie tylko biorcy pomocy społecznej, ale również dawcy pozytywnych emocji, pozytywnych cech. Mogą nas wiele nauczyć, mogą nam wiele dać, choćby właśnie przez swoją sztukę. Mamy już uznanych artystów wypromowanych przez galerię, z nagrodami również. Także jest to dowód na to, że jest to sztuka przez duże S. Mało tego, ta sztuka, która nazywa się sztuką art brut, czyli taką sztuką naiwną, jest uznana i ma wielu już kolekcjonerów. Oprócz tego prowadzimy jeszcze PION, portal informacyjny osób niepełnosprawnych. Ten PION wszelkie informacje internetowo rozsyła dla osób niepełnosprawnych, dla środowiska, wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć coś na temat środowiska, przede wszystkim wielkopolskiego, mogą w tym PIONie znaleźć informacje. Nie ma tutaj. Nie ma. Ile jest? A pokaż.